Cześć, tu Ala Żywiczyńska. Zapraszam Cię do mojej rozmowy z dermatolożką Bożeną Wierzniewską. Dowiesz się z niej, jaki masz typ cery, jak ją pielęgnować, a czego unikać. Zostań z nami. Cera naczyniowa wrażliwa to właściwie podtyp skóry. Czy może być tłusta, może być mieszana, może być sucha? Jak to jest? Tak, cera naczyniowa to jest przede wszystkim bardzo duży problem i ona absolutnie w każdym typie cery może być. Może być suchej, tłustej, wrażliwej, niewrażliwej, po prostu cera naczyniowa. Cera z tendencją do napadowego, denerwującego rumienia, do rozszerzania naczyń o dużej wrażliwości, która szybko się odwadnia, która szybko ulega takiemu wysuszeniu, także bardzo niedobra do pielęgnacji cera. Bardzo ciężka. Czy możemy czegoś unikać, żeby jakoś ten rumień zminimalizować? Na co zwracać uwagę? To jest trudne, bo ta cera jakby ona ma tendencję do rumienia emocjonalnego i tego już prawda nie zmienimy, no ale możemy nie chodzić na saunę, możemy nie opalać się. W momencie, jeżeli na przykład czujemy, że ta cera nas jest zaczerwieniona, pali, możemy troszeczkę starać się schłodzić nawet zimną wodą, żeby nie było takiego długo utrzymującego się rumienia. A czy są jakieś składniki w kosmetykach, które mogą nam tutaj troszkę pomóc z cerą naczyniową wrażliwą? Ja bym powiedziała, że cera naczyniowa wrażliwa to chyba wszystkiego potrzebuje, ale w pierwszej kolejności to preparaty, które będą miały naczynie uszczelniające działanie, czyli wszelkie jakieś ekstrakty owocowe, z kwiatów, z roślin. Na przykład z peonii, prawda? Na tutaj przykład mamy właśnie. Płyn micelarny. Tak, tu mamy właśnie płyn micelarny z peonią. Musi zawierać też antyoksydanty, musi zawierać przede wszystkim składniki, które bardzo dobrze nawilżają skórę, które budują barierę lipidową, także wiele, wiele różnych składników, ale w przemyślany sposób. Właśnie, jeżeli mówimy tutaj o barierze lipidowej, muszę pokazać mój ukochany produkt, ten oto Serum Shot. Pani doktor, może tak, coś więcej o tym? Powiem, że jest to też mój ukochany produkt, dlatego że jest to produkt zawierający multipeptydy, zawierający też ceramidy. Peptydy jakby powodują, że wnikając do naskórka stymulują procesy odnowy, regeneracji, naśladując peptydy naskórka. Ceramidy to z kolei takie spoiwo, prawda, które spaja różne komórki, tam gdzie brakuje, wypełnia, i kolagen, czyli mają działanie takie liftingujące i też podnoszące elastyczność. Ma bardzo piękną, taką emulsyjną, jasną konsystencję, którą ja przynajmniej uwielbiam. Uwielbiam je stosować na twarz, szyję, dekolt. A po serum oczywiście tu jeszcze muszę wspomnieć o kremie. Krem z olejem kokosowym, czyli doskonale nawilża skórę, zabezpiecza barierę lipidową i zawiera jagody goji, czyli tak zwane czerwone diamenty wschodu, czyli bogactwo witamin, mikroelementów, antyoksydantów, idealny do tej czerwonej, rumieniącej się cery. Tak jest, absolutnie. Pani doktor, dziękuję. A dla Was przygotowałam zestaw do pielęgnacji cery wrażliwej i naczyniowej, który ułatwi Wam codzienną pielęgnację w domu. Znajdziecie go na eveline.pl.